Witajcie towarzysze w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. Dzisiaj będziemy zajmować się końcem świata, ale wcześniej chciałbym poprawić jeszcze jedną drobną rzecz tutaj w stolicy. Ponieważ zaczęliśmy już produkować te ubrania, no tylko że problem jest taki, że mamy troszkę mało tych tkanin. Tutaj obok, w tym budynku, to pojawiają mi się czasem problemy, że nie ma płodów rolnych, nie ma tych chemikaliów. No wiadomo, te magazyny są dosyć małe. O, zobaczcie, brakuje chemikalia. Także ja bym tutaj proponował postawić jeszcze jeden taki magazyn, żeby to jednak działało cały czas. No bo te ubrania mogą się przydać. W tym momencie mamy prawie 5 ton. Niech oni to sobie jakoś tam rozwożą po tych sklepach, no i później na przykład jeszcze na granicę. Także postawiłbym taki magazyn, możemy w nim trzymać płody rolne, chemikalia, także takie dwa w jednym. I on idealnie by mi się zmieścił w tym miejscu. Także to sobie postawmy, tylko oczywiście bez takiego połączenia. Absolutnie tego nie chcemy. Ale za to chcemy mieć tutaj podłączenie drogowe. Na szczęście to się uda zrobić. Możemy jakoś do tego miejsca. Tylko może ja nie będę czekał, aż mi się to wybuduje. To kosztuje tylko 26 tysięcy rubli. Niech mi to szybko zrobią. I ja w takim razie chciałbym przepisać te budynki, czyli na przykład dystrybucja pola. Usuwamy sobie tutaj te zakłady włókiennicze i dodajemy w takim razie ten magazyn. I teraz poprosiłbym jeszcze budynek dystrybucja chemia. I tutaj też zjeżdżamy sobie na dół, wywalamy to i dodajemy ten budynek. Tak, dobrze to jest wszystko ustawione. Nie ładuj tylko wyładuj. Tylko czemu mi się to nie chce zaznaczyć? Halo, no nie mówcie, że w takim możemy tylko ładować, nie możemy wyładowywać, no nie. Czemu mi to nie działa? Halo, to jest na pewno ten budynek? No dobrze, to jest dystrybucja chemia. No nie wiem, teraz mi się jakoś udało kliknąć. Dobra, w takim razie tylko chemikalia, ładujcie tego 100%, niech tu będzie po prostu taki większy magazyn. Czy tutaj już ustawiałem? Właśnie, tutaj jeszcze musi być wyładunek płodów rolnych. A w tym magazynie ja bym sobie też poustawiał pewne rzeczy. Na pewno nie chcemy tych tkanin tutaj trzymać. Nie, nie, nie. Ja może zatrzymam grę. Odrzucę ten materiał, przykro mi. I wy tutaj macie trzymać 50% tych chemikaliów oraz 50% płodów rolnych. Oczywiście z tym wszystkim musimy zejść na zero. Także coś takiego powinno być, to powinno nam działać. Też to mi się nie podoba, że te zakłady odzieżowe pchają ubrania do tego magazynu. Nie, to jest magazyn na tkaniny. Tutaj macie trzymać ubrania, więc co? Tu jest 5 ton tego. I co ja teraz mam zrobić? Odrzucić to tak po prostu? No trochę szkoda. Może ja na razie po prostu poustawiam, co oni tutaj na pewno mają trzymać. Nie, nie, nie. Żadnych ubrań. Ustawmy to po prostu na zero. Niech tutaj będą tylko te tkaniny. No a tych ubrań mi szkoda, bo one są dosyć drogie. Także zobaczmy sobie, czy ja mogę jeszcze podpiąć na przykład dystrybucję do sklepów. Nie mogę. Tu już mamy 20 na 20. No trochę słabo, ale wiecie co, ja to sobie zostawię, nie wiem, ja to jakoś poza odcinkiem wywiozę na granicę, czy coś tam z tym zrobię, no nieważne. Lecimy w takim razie do tematu odcinka, czyli do końca świata, ale zanim koniec świata, to chciałbym wam pokazać jedną rzecz, która w sumie nie wiem od kiedy jest, od kiedy te pociągi sobie tutaj tak stoją. No ale tak być nie może na pewno. Ja tutaj dałem po prostu za dużo semaforów. Jeśli mamy jeden tor, no to raczej tych semaforów nie powinno tyle być, bo pociągi powinny czekać tutaj w kolejce, a nie pchać się tam. Także co ja teraz tutaj mogę zrobić? No, trzeba by na przykład ten pociąg jakoś zawrócić, chociaż ja nie wiem, czy on tak chętnie teraz sobie po prostu wróci gdzieś tam, no nie wiem, do składu celnego albo do centrum dystrybucyjnego. To znaczy ja mogę kliknąć tutaj, tak, odeślij do miejsca pracy, kolejowe centrum dystrybucyjne, weź tam zawróć i miejmy nadzieję, że on teraz pojedzie. I jak ten przejedzie... Przejedzie? Przejedzie, dobra, pojechał, bardzo dobrze. No i jak on przejedzie, to wtedy będziemy mogli, to znaczy one same po prostu wyjadą, a potem będzie trzeba jeszcze przebudować troszkę te semaforki. No dobrze, także jak ja bym to widział? Tutaj to powinien być taki jeden blok torów, tylko jeden pociąg, nie więcej. Czyli co, ten semafor jest do usunięcia? No tak, bo tutaj nie może czekać pociąg, aż coś stąd przejedzie, no bo stąd nigdy to nie przejedzie. Czyli na wjeździe jest chain, tak. Pytanie teraz, co tutaj dalej? No w tym miejscu też absolutnie pociąg nie może czekać. Zastanawiam się, co tu zrobić, no bo niby jeden może pojechać tam i wtedy da się jechać jakoś prosto, no ale jak wjedzie za dużo tych pociągów, no to może być nieciekawie. To znaczy, na pewno bym usunął ten, nad tym się jeszcze zastanowię i w sumie tutaj one chyba też by mogły zostać. No chyba, że potraktowałbym to jako taki jeden wielki rozjazd, czyli tutaj mamy dwie stacje, w tym miejscu mamy trzecią stację, no i wszystkie te pociągi po prostu czekają tutaj na chainie. Tak, to jest po prostu bardzo rozciągnięta stacja z trzema peronami.
To powinno działać. No dobrze, a teraz kolejne rzeczy, ponieważ w tej hucie stali, no dobrze, jest tam jakieś 40 pracowników, ale ja bym chciał ich mieć serio więcej, żeby tej stali było dużo, żebyśmy porządnie zarabiali. A w tym zakładzie zobaczmy sobie 5 na 150, chociaż tutaj akurat nie możecie już tego żwiru składować, no ale to jest też dlatego, że te pociągi nam się tutaj przyblokowały. Zanim zacznę rozbudowywać to miasteczko, to jeszcze się tak zastanawiam nad jedną rzeczą, bo słyszałem, że tych więźniów można wysłać do pracy. Troszkę ich tutaj mamy i gdyby oni mi tam pojechali do huty, no to mielibyśmy dodatkowych pracowników. Spróbowałbym. Z tego co patrzyłem, to możemy sobie kupić w zajezdni coś takiego jak więźniarka. Zobaczmy, pojemność całkowita, ile to jeździ? 80 na godzinę? Dobra, wystarczy. 18 pasażerów, ale na razie to ja kupię tylko taką jedną, bo nie jestem pewien, czy to zadziała tak jak ja myślę. Czy wystarczy tutaj zrobić po prostu taką linię, że zaczynamy ją w więzieniu, a na przykład kończymy gdzieś tutaj w tej hucie? Czy ja muszę to ustawiać, czy oni się domyślą, że w więzieniu mają ładować, a w hucie wyładowywać? Dobra, mogę to tak ustawić tak naprawdę. No i to tak naprawdę tyle. Dobra, uruchommy sobie to. Ja teraz jestem ciekawy, jak to w ogóle zadziała. No dobrze, zatankowaliśmy sobie. Teraz podjeżdżamy pod więzienie i zobaczymy, czy oni mi tutaj załadują tych więźniów. Zobacz rejon, w którym może być problem z wyznaczeniem trasy. Problem z wyznaczeniem trasy? Chwila. Czy ja tutaj nie mam jakiejś drogi czy coś? Czy coś tu jest zepsute? To znaczy, tędy na pewno da się przejechać. Nie wiem, czy to jest podłączone, chociaż no powinno. Chociaż to wygląda trochę dziwnie. Wiecie co? Może ja to po prostu usunę. Tylko musimy poczekać, aż ten autobus przejedzie, oczywiście. I spróbowałbym to podłączyć jeszcze raz. Okej, coś takiego to się buduje i widzę, że już ta więźniarka jedzie. Pokażcie mi, jak to wygląda. No dobra, ilu więźniów? 11. Czyli to chyba po prostu tak zadziała. Ci więźniowie będą pracowali w hucie. No i super. Także teraz kolejna rzecz, którą się muszę tutaj zająć, czyli te ścieki. Tak, wiem, już pełno razy zajmowałem się tymi ściekami tutaj na tym końcu świata, no ale to po prostu dalej nie działa. Bo my w tym momencie wywozimy je gdzieś tam do stolicy na tę strefę przemysłową i tam wlewamy to do rury ściekowej. Mówiłem coś, że można by wybudować taką długą rurę tutaj do rzeki, ale też widziałem komentarze, że można by wykopać dziurę i tam się pojawi woda i wtedy można te ścieki tam wylewać. No spróbujmy. Obniż teren. Tylko oczywiście chcę to robić samodzielnie. I zobaczmy, gdzie ja chciałbym mieć taką dziurę na ścieki. Na pewno nie gdzieś tutaj super blisko miasteczka. No ale też nie za daleko, żebym nie płacił potem nie wiadomo ile za tę rurę. Także może gdzieś tutaj w lesie, powiedzmy w tym miejscu. No i co? Ja teraz to spróbuję obniżać, tylko oczywiście potrzebuję wolnej koparki z zajezdni lub biura budowy. Czy te, które stoją tutaj, nie dadzą rady? Aha, bo my tutaj nie mamy koparki. Dobra, w takim razie możemy sobie to postawić. Czyli takie darmowe biuro budowy, powiedzmy, że gdzieś tak, no dobra, może być w tych okolicach, żebym jednak nie postawił tego czasami za daleko i kupimy sobie tutaj pojazd lub maszynę. To ma być koparka i bierzemy taką poziomu 33, 4 takie. Tylko ja sobie wyburzę tę drogę, żeby nie musieli jeździć tankować. No to sprawdzamy, czy to działa. Kopiemy dziurę. Pewnie troszkę to potrwa. No i mieliście rację, tak, pojawia się woda. Na początku, jak ja widziałem te komentarze o tym, żeby wykopać jakąś dziurę, to tak nie za bardzo w to wierzyłem, że to tak zadziała. Bo myślałem, że po wykopaniu takiej dziury to tam nie będzie wody, że będzie trzeba postawić taką rurę ściekową, powiedzmy, takie odprowadzanie ścieków i że to się tam zacznie napełniać. No ale wiedziałem, że takie rzeczy trzeba właśnie stawiać na wodzie. Ale skoro tutaj się pojawia woda, no to to jest zupełnie co innego. Tylko czy ta dziura nie powinna być troszeczkę większa? Wydaje mi się, że możemy to troszkę powiększyć. Pewnie, niech to jeszcze się tak rozciąga w tamtym kierunku. Chwila. Stop. 7800 mieszkańców, ja miałem z 12 tysięcy. Cóż się dzieje? Musimy przerwać budowę, bo coś się chyba w stolicy podziało, nie wiem, jakieś korki czy coś, nie ma prądu. To znaczy tutaj były jakieś komunikaty, że poziom zdrowia jest zbyt niski, no ale bez przesady. Obywatele nie pracują, pozbawieni wody pitnej, woda pitna jest złej jakości. O nie, to jest chyba to, czym ja się martwiłem w poprzednim odcinku. Czyli tą stacją uzdatniania wody, ale chwila. Budynek jest pozbawiony wody pitnej, brak pracowników, brakuje materiałów, chemikalia. No niedobrze. To znaczy chemikalia to ja powinienem mieć na wszelki wypadek tutaj jakieś zamawiane. Szkoda, że ja to wyłączyłem wtedy, bo ci ludzie mogą mi się tutaj potruć. Nie ma pracowników. Niedobrze, bardzo niedobrze. Jak was teraz zachęcam?
zachęcić, nie wiem, na tym przystanku, tak, dodaj budynki, do których skierujesz obywateli, wszyscy macie teraz tutaj iść pracować, trudno, nie będzie alkoholu, nie będzie żywności, to zamówicie sobie z zagranicy, ale wody czystej nie zamówimy z zagranicy. Także niech oni tutaj szybko podejdą, poziom zdrowia jest zbyt niski, no nie, i ja tracę pieniądze, żebym ja tutaj zaraz nie zbankrutował. Dobra, produkcja odbywa się bez problemów. To znaczy, pewnie nie będzie tego problemu, który był w poprzednim odcinku, że już ten pasek wydajności był tutaj na końcu i nie dało się tego więcej robić. No, to też wtedy zawaliłem. Jakieś rury rozbudowywałem, zamiast po prostu postawić kolejną stację. No, ale mniejsza z tym w tym momencie. Teraz to musimy mieć nadzieję, że w ogóle ta republika nie upadnie. Czyli woda będzie, tam jakieś były problemy, że karetka nie dotarła. Teraz w szpitalu będzie dużo, pacjenci oczekujący 360. Nie. Ja muszę postawić po prostu jakiś kolejny szpital. Dałbym coś takiego. 180 pacjentów się tu zmieści, wybudujemy sobie to za dolary, tak, ponieważ ich mamy dużo, ile to będzie kosztowało? 192 tysiące, no okej, w końcu mamy te dolary, zarabiamy na tym prądzie, więc taki szpital możemy sobie za to wybudować, tylko ja bym to chciał mieć jakoś tutaj dosyć blisko mieszkańców, żeby już nie musieli czekać na te autobusy, no i teoretycznie można by to zrobić na przykład jakoś tu, bo raczej mieszkań już bliżej tej strefy fabrycznej to wolałbym nie stawiać, no właśnie. Więc możemy mieć tu szpital, tylko ja bym chciał mieć budowę samodzielną, jeśli chodzi o wyrównanie. Nie będziemy tracić na to pieniędzy. I teraz stawiam tutaj ten szpital, tylko proszę mi to sfinansować dolarami. Dokładnie. Miejmy nadzieję, że będą ci wykształceni pracownicy, żeby tutaj podeszli i leczyli tych ludzi. Produkcja zatrzymana w elektrowni. Pewnie przez brak pracowników. No nie, ale oni szybko spadają. Ej, wiecie co, bo to serio, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze, problemy z zasilaniem. No, dużo wam w tym momencie nie zrobię. Tutaj nie da się tak po prostu, chociaż wiecie co, da się tak po prostu zamówić prąd, oczywiście. Przeskakujemy na granicę i... Powiem tak, wyłączmy sprzedaż za ruble, tak, ale nie będę zamawiał tej energii za ruble, ponieważ mamy ich za mało, a nie chcę teraz może jeszcze brać kolejnej pożyczki, żeby całkiem już nie upaść. Czy ta elektrownia działa? Tutaj nie ma pracowników, no ale możemy w takim razie zamawiać na tej granicy energię za dolary. Ze sprzedażą schodzimy po prostu sobie na zero, robimy import, no bierzemy 18 MW, pewnie, tylko jeszcze mi pokażcie jedną rzecz, czy ten prąd będzie mógł w ogóle tutaj przejść. Nie będzie mógł, bo jesteśmy podłączeni bezpośrednio do elektrowni. W takim razie będzie trzeba kawałek tutaj wyburzyć i kawałek na przykład w tym miejscu i zrobić tutaj jakieś połączenie. Dobra, takie coś i teraz jeszcze w tym miejscu takie coś. 18 MW, stąd dotąd, dalej stąd dotąd, teraz przejdźmy sobie kawałek tak oraz tak. To naprawiamy i przynajmniej powinien być prąd w Republice. Także jak cały czas zyskiwaliśmy dolary, no to teraz będziemy ich troszeczkę tracić. To mi się już wybudowało, ale nie budujcie mi teraz drogi, bez przesady. To niech się zrobi i może wam tu dam jeszcze jakąś ścieżkę, żeby wam było bliżej. Na przykład stąd do tego miejsca, proszę bardzo. No i zapraszam. Pytanie, czy teraz idą lekarze, jakiś personel, czy raczej ludzie? No jak na razie to ja tu widzę tylko lekarzy, pacjenci zero i w sumie przydałyby się jakieś karetki. Są za dolary? Nie ma. W takim razie za rubelki coś trzeba kupić. Bierzemy coś takiego, nie wiem, 4 na razie. To znaczy jak widzicie to one już tam wyjeżdżają, także ja muszę zaszaleć. Kupujemy wszystkie po prostu pewnie. Pacjenci jacyś już tutaj są, 8, 10 na 17. No mało, ale jak przyjdzie troszkę więcej tego personelu, no to też wtedy te możliwości leczenia będą większe. Ale tutaj ludzi wchodzi, super. No te okolice powinny być zdrowe. No tutaj mieszka dosyć dużo ich, tak? A z tych okolic powiedzmy, że jakoś sobie podejdą do tego szpitala, który jest tutaj. Który też nie wiem, czy jakoś super dobrze działa, bo budynek jest pozbawiony wody pitnej. Ajajajajaj. Co tu się jeszcze dzieje? Brak pracowników, miejsce odbioru jest pełne, nie wymaga. Czyżbyśmy napełnili wieżę ciśnień? Nie. No to o co chodzi, że miejsce odbioru jest pełne albo nie wymaga? Czy mi się tutaj coś spaliło? No nie. Brak materiału do transportu. No to znaczy, no nie wyprodukujecie teraz, bo nie ma tych pracowników. Niedobrze. Co jeszcze mogę zrobić? No nie wiem, no już jest ten przystanek, także no z tego nie będę raczej kierować ludzi tutaj, to by było bez sensu, a w ogóle da się tam dojść? Nawet tutaj się dojść nie da, więc nie. I czekajcie, ja muszę zatrzymać grę, bo mamy 0 rubli, zaraz będziemy mieć jeszcze jakieś odsetki karne, także musimy wziąć pożyczkę. Możemy pożyczyć 5 milionów, 5 lat, 2 miliony na razie, tak, oczywiście. Nie mam jakoś w planach tego teraz wydawać, ale chodzi o to, żebyśmy mieli z czego
spłacać pożyczki, problemy z zasilaniem, problemy z zasilaniem. No ale halo, macie ten prąd? Jest, tak, dobrze, czyli to zamawianie działa. Zadowolenie jest zbyt niskie. No domyślam się, to nie są najlepsze czasy w tym momencie. Budynek jest pozbawiony wody pitnej. Ja nie wiem, jak oni mi długo przeżyją bez tej wody. Ale to się niestety wszystko tak zapętla. Nie mają wody, więc będą umierać, uciekać, a jeśli oni uciekną, to nie będą mogli produkować tej wody, więc to jest troszeczkę niedobre. Musimy coś zrobić, żeby tych pracowników docierało tutaj więcej. Tu przyjeżdża jaka linia? Autobusy Pola, tak? Proszę mi to pokazać. Przy kołchozie wysiada 70%. Nie. Teraz musicie tutaj wysiadać wszyscy, a ja bym sobie jeszcze przeskoczył na przystanek Centrum i zrobił, żeby jednak więcej ludzi mi tam jeździło. Bo teraz jakiś węgiel czy inne rzeczy to serio nie są mi potrzebne. Pokaż powiązane pojazdy. Ja bym chciał linię. A nie, dobra, jest. Powiązane linie. Zgadza się. Pracownicy las. Czy możemy na przykład na tej linii teraz anulować wsiadanie? Tak. Proszę mi nie ładować do lasu teraz ludzi. Na przedmieścia też tak naprawdę teraz nie będziemy ich potrzebowali. Także przystanek nie przedmieścia, tylko Centrum, ładuj, wyłączamy. Czy mi w tym momencie potrzebna jest rafineria? Tak naprawdę nie. Zamawiamy prąd, więc jakoś sobie poradzimy. Przystanek Centrum, anulujemy ładowanie. I jeszcze mamy taką jedną nienazwaną linię. Ona prowadzi tam na strefę fabryczną. Wyłączamy to. Przykro mi. Muszą teraz wszyscy się skierować po prostu do tej stacji uzdatniania wody. Tak będzie najlepiej. Czyli zaraz powinny tutaj być tłumy i tylko ten autobus w te okolice będzie ich zabierał, a z tego przystanku wszyscy muszą iść tu, więc może się okazać, że nawet tych pracowników będzie za dużo. No ale innej opcji tak naprawdę w tym momencie nie widzę, żeby uratować sytuację. Tylko ja się obawiam, że w tym momencie to ja będę musiał wybudować kolejną stację uzdatniania, bo zobaczcie, 10 na 10 pracowników, wydajność produkcji jest już osiągnięta maksymalna, tak? Wody tutaj nie gromadzimy, czyli muszę zrobić coś, czego właśnie nie zrobiłem w poprzednim odcinku, to był mój błąd, czyli postawić kolejną dużą stację uzdatniania wody. W tym miejscu to mi się na pewno nie zmieści. Będziemy to musieli postawić jakoś gdzieś w tych okolicach. Tylko, że chciałbym to mieć jak najbliżej tego przystanku, żeby już z jednego ściągać tych ludzi. To znaczy możliwe, że się tutaj zmieścimy, tylko będę musiał wyburzyć na przykład te przewody. No i co dalej? Istniejąca infrastruktura. Możliwe, że też trzeba by te wyburzyć, chociaż buduję pod nimi, no ale tak już czasem ta gra działa. No i to mi się tutaj zmieści. Okej, budujemy to za dolary, tylko oczywiście też za dolary muszę wybudować te przewody, żeby tamta część miała prąd, o ile teraz mi się w ogóle to tutaj zmieści, bo może być jakiś problem. Nad helikopterem za bardzo tego nie przeprowadzę. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze. A da się tak po prostu prowadzić nad polami, to znaczy pewnie by mi się pola zniszczyły. A spróbowałbym z tej strony, bo tu się nawet jakoś udało przejść i teraz, czy tu jest jakieś przyciąganie włączone, czy coś takiego pod F4, może to wyłączę? No nie, te przewody po prostu nie chcą przejść nigdzie dalej, chociaż przechodzą tutaj, a dalej pójdą nie za bardzo. To nie jest moment, w którym ja bym się chciał bawić takimi rzeczami, ale widać, że będzie trzeba i musimy w takim razie wybudować te przewody jakoś tutaj totalnie naokoło. Troszkę dolarów na to wydamy, no ale trudno. Ominiemy sobie przedmieścia, tak, pójdziemy jakoś tędy. Wielka inwestycja oczywiście w takich czasach. Tutaj to jest do wyburzenia w tym miejscu, do wyburzenia i ten też tak naprawdę może być do wyburzenia. Z tego miejsca podejdziemy sobie jakoś tu, nie wiem czy się uda przejść nad tym budynkiem, raczej nie, więc będzie trzeba zrobić taki unik. No i powiedzmy, że dalej jakoś tędy, omijamy sobie te pola i łączymy się z tym. Dobra, włączam czas, trudno, mniejsza z tym, wydajmy już te dolary, ale przynajmniej to będzie działać, to mi się już buduje. Schodzimy w takim razie pod ziemię i będzie trzeba ogarnąć tutaj jakąś rurę, tak? Dać mi tutaj, o, taki duży rurociąg. Ja ostatnio tutaj postawiłem takie dodatkowe ujęcie wody, które się łączy z tą oczywiście czyszczalnią. Nie, 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 to było bez sensu, ale wykorzystam to dzisiaj, czyli zrobimy sobie taki zakręcik i przejdziemy jakoś w tamtym kierunku przez całą tę plątaninę. Dalej jakoś tędy, pod tym pomnikiem łączymy się tam, a wyjście musimy w takim razie doprowadzić, no tutaj, tak? Do tej wieży ciśnień to już dalej będzie działało. Duża przepompownia wody, ona ma być tutaj, teraz gruba rura stąd dotąd i gruba rura stąd dotamtąd, musimy zejść troszeczkę niżej. O,
okej, coś takiego, włączam czas, to mi się wszystko buduje i muszę w takim razie jeszcze ogarnąć jedną rzecz, czyli skierować obywateli do tego budynku po 50%. Okej, ilu ich tam pracuje? 10? Jakoś tak, no to może 20 się znajdzie. Taka ścieżka jeszcze tędy, ścieżka jakaś tu, żeby szybciej sobie podeszli. Zobaczmy, tak, zgadza się, 10. No, więc 20 pracowników raczej z tego przystanku się uda zgarnąć, w tym momencie jest 6, no o ile cała ta republika mi nie upadnie, to coś jeszcze może z tego będzie. Te chemikalia, z tego co widzę, to sobie automatycznie zamawiamy, bardzo, bardzo dobrze, jacyś tam już są, o, 10 na 10, wydajność produkcji, jakoś to sobie tam skacze. W takim razie możliwe, że ta wieża nam się już napełnia, nie, wątpię, ona się nie będzie napełniała, najpierw muszą dostarczyć wodę gdzieś tam do miasta, ale coś tu się już pojawia, bardzo dobrze, wy działacie świetnie, jeszcze sprawdźmy w takim razie ten zbiornik, tutaj się nawet to napełnia. To jest coś, co ja powinienem zrobić serio w poprzednim odcinku i możliwe, że nie byłoby tego problemu. Zobaczmy sobie jeszcze to miasto tak z góry, jak tutaj z zadowoleniem. No jest słabo. Ostatnio się cieszyłem, że tu jakieś 99% było, w tym momencie 14-15. Czy wy w ogóle macie jedzenie? Tak, na szczęście z jedzeniem nie ma problemu. Tutaj sobie jakoś radzicie, a pokażcie mi zdrowie. W tych okolicach 40 coś, tutaj jakieś wyższe procenty. No tak, bo macie blisko do szpitala, 70% sobie pieszo podejdziecie, nie ma problemu. A do reszty to tak naprawdę musi podjechać karetka. Pytanie, czy jak ktoś jest tak po prostu chory? No właśnie, nie podjedzie do niego karetka. On sobie po prostu będzie chorował. Także tym też się kiedyś będę musiał zająć, tak jak pisaliście, jakieś małe takie lokalne kliniki gdzieś postawić. Tutaj niestety pacjenci oczekują na leczenie 40 coś, a w tym szpitalu tak naprawdę praktycznie nikogo w tym momencie nie ma. Wydaje mi się, że sytuacja jest w miarę opanowana. Trzymamy się cały czas na podobnej liczbie tej ludności. To już nam tak drastycznie nie spada. Cały czas jakieś te 4900 coś, delikatnie sobie tam skacze. Zobaczmy, jak tam z tą wodą, czy na przykład w tej wieży ciśnień, tak, pięknie się gromadzi, czyli możliwe, że nie potrzebujemy już aż tylu pracowników w tych stacjach uzdatniania, a tutaj w tym zbiorniku, pięknie, ten jest pełny, także ci po tej stronie powinni mieć wodę zawsze teraz. Także ja bym może pozbył się tych zasad, które tutaj ustawiłem, proszę mi to anulować, tak, jedno i drugie, żebyście też mogli pracować w tych sąsiednich tutaj budynkach. No i ja sobie też wrócę na tym przystanku, żeby oni jednak brali tych pracowników w inne różne miejsca, żeby też nam tamto totalnie się nie zatrzymało teraz. Także ja wróciłem z tymi liniami do tego, co mieliśmy. Tak sobie jeszcze na szybko sprawdzam, czy jest... aż za duże ciśnienie tutaj na tej strefie fabrycznej. No dobra, ale to chyba lepsze, większe ciśnienie niż żeby nic nie było. Tutaj jest jeszcze jakiś budyneczek, który nie ma zasięgu, no ale dobra, to już tak naprawdę nie jest ważne. Czy każdy ma napięcie, czy tutaj wszystko działa? To znaczy tutaj nie ma prądu, aha, bo ja rozciąłem te przewody. Dokładnie, dokładnie, zapomniałem sobie tego połączyć, to jest zrobione czymś takim, proszę bardzo. Teraz ten prąd powinien tutaj być, no i wreszcie miasta też go mamy. Może to teraz mniej ważna rzecz, ale żeby w szpitalu mi nie kupowali paliwa, to podepnę sobie jeszcze to centrum dystrybucyjne odpowiedzialne za paliwo tutaj. A, i w sumie jeszcze jedna rzecz, czyli dystrybucja chemia, proszę mi zawozić te chemikalia do tego nowego budynku, do tej nowej oczyszczalni. Także mi się wydaje, że możemy sobie te stolice na razie zostawić, no to pewnie troszkę potrwa, będą się musieli wyleczyć, będą się musieli znowu uśmiechnąć, no bo troszkę tam smutni byli, no ale tak naprawdę ja tutaj nic w tym momencie do roboty nie mam. Trzeba czekać. Także lecimy do tak naprawdę tematu dzisiejszego odcinka, chociaż wątpię, żeby to był główny temat, skoro tyle siedzieliśmy tam w tej stolicy, no ale na czym ja tutaj skończyłem? Na tym jeziorku, tak? Chciałem je sobie jeszcze troszeczkę powiększyć, okej. Okay. No dobrze, powiedzmy, że na razie takie jeziorko wystarczy i przechodzimy teraz w takim razie do postawienia takiej rury ściekowej, takiego odprowadzania ścieków. I tak naprawdę bardzo dobrze, że to jest tak nisko, bo możliwe, że nawet nie będziemy potrzebowali pompy, tylko ta rura sobie fajnie tutaj tak zejdzie. Musimy troszkę teren wyrównać. Pytanie, czy to w ogóle mi się tutaj uda postawić? No nie wiem, troszkę wyżej, troszkę tutaj obok. Okej, mamy to, także niech to się tutaj tylko nie samo wybuduje, tylko ja sobie to sfinansuję. Jakby co, to ja tutaj cały czas zerkam, czy ta ilość mieszkańców jakoś strasznie nie spada. Jakby zaczęła, to wracamy do stolicy. Ale póki się utrzymuje albo rośnie, to możemy sobie siedzieć tutaj. Więc teraz trzeba by tutaj zrobić jakąś rurę i postawilibyśmy sobie ją... No jakoś w tych okolicach, tak, trzeba by się z tym połączyć. Może ja sobie na razie zatrzymam czas i teraz wyburzę może te rury, które tutaj mamy. I zrobimy to w ten sposób. Tutaj dałbym na przykład taką pompę ściekową, ewentualnie kawałek dalej, żeby mi to nie przeszkadzało. Jedna oraz druga.
Dobra. Do tego kolektor ściekowy, taki, żebyśmy mogli pójść jakoś w tamtym kierunku, tak? Gdzie to jest? Tutaj. No dobrze, ja go tu postawię, może to się jakoś uda. Gruba rura teraz stąd dotąd, gruba rura stąd dotąd i zobaczmy, czy w ogóle uda mi się to połączyć teraz już bez niczego. No tak, bo tutaj zjeżdżamy na dół. Teraz z tego miejsca też nie powinno być problemów, zjeżdżamy sobie na dół. Troszkę to jest tutaj poplątane, ale dobra. Może być. No i teraz będzie dosyć droga inwestycja, ale miejmy nadzieję, że opłacalna, czyli taka długa rura tutaj. Będzie nas to kosztowało w sumie nie wiem ile, ponieważ buduje automatycznie, w sensie samodzielnie, a wolałbym jednak za ruble. Przejedźmy sobie w takim razie jeszcze raz, stąd dotąd, uwaga, uwaga, 190 tysięcy. To i tak jest dużo mniej niż to, za co miałem zapłacić tam do rzeki. Tam było jakieś 700 tysięcy, coś takiego, 800. No mniejsza z tym, to na pewno będzie tutaj lepsze. To co, włączam czas, niech oni mi tę rurę szybciutko wybudują. Wychodzimy sobie na powierzchnię, bo muszę jeszcze zrobić, żebyście mi wybudowali to. To w sumie może łatwiej będzie z podziemi. No i może też nie będę tego tak tutaj ręcznie wszystkiego zatwierdzał, tylko sobie przejedziemy w ten sposób. Te rury się budują, dobra, dobra. A ta się buduje czy nie? Proszę mi to szybciej wybudować. A idzie, okej. Także miejmy nadzieję, że jak to się wybuduje, to już pożegnamy problemy ze ściekami w tym miasteczku raz na zawsze. No, proszę mi pokazać, gdzie to jest. Tutaj, tak? Uwaga, uwaga. Mamy to. Nie ma ścieków. W końcu się udało, żeby one spłynęły. Z tego miejsca też. Genialnie. Takie coś to już trzeba było zrobić dużo, dużo wcześniej. Zobaczmy sobie teraz na tę linię i ja bym chciał sprzedać wszystkie pojazdy. Dokładnie. To mi już nie będzie potrzebne. Tego budynku też się możemy pozbyć. On mi jest tutaj niepotrzebny. Pozbywamy się tej ścieżki i nie wiem, czy teraz wyrównywać ten teren, bo tutaj takie dziwne coś jest po tym, co ja tutaj ostatnio kombinowałem. Chociaż obawiam się, że może być ciężko przez te rury. No ale tak naprawdę możemy sprawdzić. Wyburzę sobie tę drogę. No i spróbuję tutaj tym przejechać. Coś się chyba równa, ale przez to, że te studzienki tu są, to tego się jakoś tak super nie uda. Mogę to jeszcze jakoś próbować wygładzić, no i powiedzmy, że ta droga będzie troszkę lepsza niż to, co tutaj mieliśmy wcześniej. Podłączmy się teraz stąd dotąd na jakimś ładnym zakręcie. Proszę bardzo, mamy to. Jeszcze tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo tutaj, na tej strefie fabrycznej też mamy takie miejsce, skąd oni odbierają te ścieki. Zobaczmy, ile by kosztowała na przykład taka gruba rura, mniej więcej z tego miejsca, gdzieś tutaj do tego jeziorka. Tunel częściowo nad terenem. Ajajaj. Dlaczego? A spróbowałbym to zrobić jakoś z tej strony. Tu jest taka górka, co nie? Więc musielibyśmy zejść troszeczkę niżej, dojechać tu. No i to będzie kosztowało 400 tysięcy. No, powiem tak, dosyć dużo. Czy to tak naprawdę ma sens? Czy ja chcę tak sobie wydać 400 tysięcy rubli? No nie chcę. Więc możliwe, że lepszym pomysłem będzie tutaj wykopanie kolejnej takiej dziury. Tylko pokażcie mi, gdzie by to można zrobić. Może na przykład gdzieś tu. Mamy już taki lekki dołek. To jest przy jakichś torach, więc też nie będzie bardzo przeszkadzało. Udało się, dokopałem się do wody. Strasznie ona jest głęboko. No, ale jesteśmy w takim terenie lekko górzystym, więc też nie ma co się dziwić. Zaraz w ogóle zobaczymy, czy uda mi się tutaj postawić jakąś rurę ściekową, w sensie tą odprowadzającą. Może to nie jest jakieś super realistyczne, no ale dobra, niech wam będzie. Nie da się inaczej, to już tak to zrobimy. Nie można zbudować budynku na wodzie? Aha, bo ja to muszę odwrócić i teraz będzie trzeba tutaj jakoś lekko ten teren wyrównać. No dobra, udało się, także stawiamy sobie to tutaj. Teraz będziemy musieli wyburzyć sobie tę rurę oraz tę rurę. No i tak naprawdę to są małe odległości, więc ja bym zrobił grubą rurę na przykład z tego miejsca tu, tylko od razu chciałbym widzieć, ile za to płacę. To jest 56 tysięcy i teraz może jakaś taka cienka rura, chociaż czy w ogóle ktoś z tego korzysta. No dobra, niech będzie. Cienka rura to już tam super dużo nie będzie kosztowała. 32 tysiące, wybudujcie mi to. A w tym budynku sprawdźmy sobie, co my tutaj mamy. Ścieki, żwir, sprzedajemy wszystkie pojazdy i kasujemy wszystkie przystanki. Tak, zaakceptuj. I burzymy sobie ten budynek, dokładnie. Załóżmy, że tu po prostu jakiś meteoryt uderzył, czy coś takiego. Powstał krater, jakaś tam jest woda, no i wylewamy tam ścieki. Aha, bo jeszcze to musimy wybudować. Dobra, i teraz powinno to nam działać. Miejmy nadzieję, że coś tutaj będzie płynęło. Tak, płynie, super. I może też się okazać, że teraz będziemy w ogóle gasić pożary ściekami, tak? Czy mamy już? To znaczy helikopter nie ma w zasięgu zbiornika wody. Możliwe, że on jest jednak za mały. Może się okazać, że żeby helikopter sobie mógł z czegoś takiego wziąć wodę, to jednak musi być troszkę większe, ale tak naprawdę
naprawdę mamy tutaj budowę samodzielną, więc nie szkodzi, żeby to troszkę powiększyć. No trochę to już powiększam, cały czas nie mamy w zasięgu zbiornika wody. Może oni wiedzą, że to jest zbiornik ścieków, a nie zbiornik wody. Dobra, ja to na razie zostawię. Przeszedłbym na chwileczkę do stolicy, bo tam widziałem jakieś problemy z przestępczością i inne takie. Co tutaj się dzieje? Komisariat. No dobra, macie zasięg, macie funkcjonariuszy, czyli tak naprawdę tragedii nie powinno być. 39 niewyjaśnionych spraw w tym roku, a zobaczmy na przykład, czy sąd działa. Budynek pozbawiony wody pitnej, o nie. W więzieniu brak strażników, no właśnie, więc to też przez to może być problem, że jest przestępczość, jak nie ma tutaj strażników. A obok mamy służbę bezpieczeństwa, gdzie jest 30 pracowników. Zmniejszmy to, bo tak naprawdę w takich czasach może aż tak bardzo nie potrzebuje tych funkcjonariuszy tutaj, a może dzięki temu jacyś strażnicy będą, jacyś lekarze, no oni mogą się bardziej przydać. A jeśli chodzi o tę wodę, to znowu nie mamy jej w wieży ciśnień. Tutaj znowu nie mamy pracowników. Po prostu tych ludzi jest za mało. Dobra, przypisujemy to jeszcze raz. Gdzie powinni pracować? Nie tak? Tutaj muszę kliknąć. Pracujcie tutaj oraz pracujcie tutaj. Na razie po prostu tę żywność będziemy zamawiać z zagranicy i tak to robiliśmy, bo ta produkcja była zbyt wolna, alkoholu jest dużo. A sprawdźmy, czy coś się poprawiło. No nawet tutaj są dosyć szczęśliwi. To wiecie co? Może do tych budynków, w których jest w miarę dobrze, ja po prostu zaproszę trochę tych ludzi, żeby mi to miasto po prostu odżyło. Proszę bardzo, zróbmy nawet, żeby ten blok był pełny. 77%, no super. Bo ci nowi, którzy się wprowadzają, no to są szczęśliwi, pewnie. Zapchajmy te budynki i niech oni pracują, a tamci, którzy są nieszczęśliwi, to będą może szczęśliwsi, jak ci zaczną pracować dla nich. Jeszcze do kilku bloków ich tutaj zaprosiłem, ale też w takim razie muszę zaprosić kogoś w tych okolicach, właśnie żeby mogli pracować tam, w tych stacjach uzdatniania. Także zobaczmy, co się dzieje w tym budynku. Brakuje wam żywności, nie możecie iść do szpitala, ale żywności może wam brakować na przykład dlatego, że nie ma sprzedawców, no też jest ich mało i brak niektórych towarów, ale to tak naprawdę elektroniki tylko nie ma. Także ja was tutaj zaproszę, żeby byli jacyś pracownicy w tym sklepie. Dalej, tutaj obok, chociaż tak naprawdę te budynki to my mamy przypisane do przystanku, co nie? Więc w sklepie akurat nie będą pracowali, ten też jest przypisany do tego przystanku, tutaj nawet są ludzie, a zobaczmy ten budynek. Tutaj w ogóle raz na jakiś czas pokazuje się, że brak wody pitnej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł ich tu zapraszać, bo w sumie tych, co zaprosiłem tam, to oni ciągną wodę z tego, chociaż widzę, że też już tego nie ma. No ale dobrze, jak zaprosiłem ludzi do tych budynków, oni pojadą pracować tam, woda pitna będzie, także może nic się nie stanie, jak zaproszę jeszcze paru ludzi tutaj. No najwyżej, stracę pieniądze, no nie pierwszy raz. Jeszcze szybka kontrola jakości zdrowia, tragedii raczej nie ma, tutaj jest pięknie, troszkę gorzej tam, no ale to musicie czekać, aż wam jakaś karetka podjedzie. Chociaż tak naprawdę tutaj nie ma kto być zdrowy, bo tutaj jest 3 mieszkańców, tutaj 10, no to osiedle po prostu nam upadło. Może ja w te rejony na razie więcej ludzi nie będę zapraszał. Jak ci będą szczęśliwi, no to może się więcej ludzi wprowadzi w te okolice, a potem jakoś też pewnie się zaczną przenosić tu. Zadowolenie jest zbyt niskie, sprawdźmy gdzie to jest, tutaj wam się coś dzieje. No tak naprawdę nie ma jakiejś tragedii, ale też mi się wyprowadziliście, a zobaczmy w tych okolicach, no niestety, te przedmieścia troszkę upadły. No nie wiem, zapraszać tych ludzi, bo niby tutaj czekają jacyś przed sklepem, potrzebowalibyśmy więcej pracowników, szkoła nawet jakoś działa. No teoretycznie mogę ich tutaj kilku zaprosić, może to wtedy jakoś odżyje na przykład. No ogólnie dzisiaj to był taki plan, żeby ogarnąć jakąś samodzielną budowę tutaj, żeby wybudować troszkę więcej takich bloków, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. To były budynki tego typu, potrzebujemy ludzi, żwiru, no to dobra, żwir mamy tutaj w okolicy, produkujemy, stal produkujemy jak najbardziej, beton, trzeba by go tutaj ściągać albo ze stolicy, albo z granicy, tak samo z asfaltem, no i prefabrykaty trzeba by zamawiać. Okej, to znaczy ja mogę na razie sobie jakoś to rozplanować. Przystanek mamy w tym miejscu, więc będzie można akurat tu budować jakieś budynki. Postawimy sobie taki jeden tutaj, dalej, czy drugi kawałek dalej, to znaczy możliwe, że tędy bym przeprowadził jakąś drogę, więc jak już coś, to niech on stoi na przykład jakoś tak, pod kątem. Teraz, no niech tutaj będzie na przykład taka droga
i postawimy sobie może jeszcze jeden taki, na przykład jakoś tutaj. Teraz ścieżka równoległa do drogi, łączymy się jakoś w to miejsce, podłączam do niej przystanek, podłączam ten budynek, na przykład w dwóch miejscach. Dalej, to możemy podłączyć jakoś tutaj oraz tu, jeszcze trzeba by zrobić coś w tamtym kierunku, więc może takie coś z tego przystanku. Skręcimy sobie jakoś tak i tu jeszcze taka jedna ścieżka z takim jednym na razie podłączeniem. Także rozpocznij zaplanowaną budowę. Chciałbym też, żebyście mi to zaczęli, zaczęli budować samodzielnie. No ale na razie tak naprawdę nie ma co liczyć, że oni to zaczną budować, bo my tutaj nawet nie mamy biura budowy. Także postawiłbym tutaj jakieś takie duże, żeby już ono się wszystkim zajmowało i zrobimy sobie może to jakoś gdzieś tutaj na tej drodze dojazdowej. Wybuduję to za dolary, w tym momencie troszkę szkoda mi rubli, bo tam co chwilę za coś płacimy, w ogóle w poprzednim miesiącu wydaliśmy 600 tysięcy, no to też po części na tych ludzi, których zaprosiliśmy. Ale naprawdę, wolałbym to oszczędzać, także na razie coś takiego. I zobaczmy, co możemy na razie przypisać. Robotników na pewno możemy i ja bym ich brał na przykład z tego przystanku. Dalej, taki na przykład żwir. Pytanie, czy będziemy każdorazowo podjeżdżać tutaj, czy na przykład zrobimy sobie jakiś osobny magazyn? Myślę, że na razie możemy podjeżdżać tu. Tylko, że podobno nie mamy połączenia drogowego do tego budynku. No ja widzę, że jest połączenie drogowe, chyba że nie podłączyło mi się jeszcze to biuro tutaj. No nie, jest droga, da się normalnie przejechać, halo. Także nie wiem, o co wam chodzi, tu coś nie jest wybudowane, możliwe, że to skrzyżowanie coś przeszkadza, no nie wiem. Spróbujmy teraz przypisać sobie ten żwir do tego budynku? Nie istnieje. Ciekawe. Możliwe, że ja powinienem też mieć podłączenie w tym miejscu, ale dobra, bo i tak lepiej wybudować sobie taką stację załadunkową, poza tym nie będą musieli tego całego naokoło objeżdżać, tylko do tego miejsca. Także to bym postawił tutaj i teraz bez problemu to się powinno przypisać. Dokładnie. Mogę też przypisać stal na pewno, bierzcie ją bezpośrednio z tego budynku, potrzebujecie też betonu, także na razie bierzemy go z zagranicy, asfalt też bierzemy z zagranicy. Co tam jeszcze? Prefabrykaty były potrzebne, tak? Też sobie je na razie tutaj podepnę, no a kiedyś wybuduję może jakiś magazyn. Na dzisiaj tyle wystarczy. Dzisiaj to ja mogę kupić jeszcze jakieś na przykład pojazdy. Na pewno autobus będzie potrzebny, oczywiście. Do tego betonowóz pewnie możemy kupić. Dalej, wywrotka, oczywiście. Także takie coś, na razie pojedyncze rzeczy tylko kupuję. Czy walec będzie potrzebny? Może na razie nie. Spychacz na razie nie. Zamknięta skrzynia. To znaczy tutaj jakieś części mechaniczne, elektroniczne, czasem to się przydaje, więc mogę taką jedną wziąć. Na pewno otwarta skrzynia będzie potrzebna. No nie wiem, może jakiś taki dźwig, to znaczy może nie wieżowy, tylko jakiś taki samojezdny. Czy te wszystkie pojazdy, które ja kupiłem, już wyjechały? Nie. One sobie tutaj czekają i zobaczmy, czy mamy już jakąś przypisaną budowę. Możemy w ogóle to sobie troszeczkę powiększyć. Aha, niedokończony chodnik, niedokończona droga, chodnik, czyli oni sobie to powoli będą robić. Też, żebyście nie kupowali paliwa, to ja mam tutaj przecież dystrybucję od tego, tak? Możemy sobie przypisać ten budynek teraz tutaj i zaraz ta cysterna powinna już wyjechać, dokładnie, od razu pojechała. No i coś tutaj zaczyna się dziać, jakiś żwir przywieźli, będą sobie robić ten chodnik, no i te budynki też pewnie jakoś wybudują. Ja w ogóle myślałem, że dzisiaj tutaj więcej zrobię, że będzie pełno tych budynków, że ogarniemy, żeby serio tych ludzi w tej hucie stali było więcej. No niestety się nie udało, no ale nieprzewidziane rzeczy stały się w stolicy, więc wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Zostawcie tam jakąś łapkę w górę. Sprawdźcie ten, który widzicie teraz na ekranie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć.